Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A oto i Monster Train. Cóż, w ostatnim spotkaniu z Gierką dużo się nie zmieniło. Tego czasu dosłownie nie ruszałem niczego. I nie wiem w sumie jak dobrze się obejrzało. Trochę czasu minęło, zapomniałem sprawdzić statystyki. W najgorszym wypadku po prostu to będzie ostatni odcinek, no ale kontynuując. Nie wiem jak się obejrzała, więc oto nagram kolejny raz. Tym razem chciałbym spróbować drugie podejście i żeby nie był jestem dalej tak sam podekscytowany. Więc ostatnio graliśmy takim kimś, czyli mieliśmy takiego hatera w sumie, ze wsparciem roślin innych rzeczy, nie umiem tego nazywać, uwierzcie mi. No ogólnie mieliśmy taką konfigurację. Teraz w sumie możemy spróbować odwrotnej strony, czyli zamiast grać tym czerwonym jako głównym i mieć wsparcie z zielonych, mogę spróbować na odwrót. Tym razem dostaniemy bohatera, który ma 0 ataku, 10 życia. A coś za to będziemy mieli pocisk. Okej. Nie wiem jak to ma się sprawdzić do końca. Nie mnie to oceniać, wiecie. Lecimy i w ogóle i... Okej, będziemy walczyć z czymś takim chyba na koniec. Nawet nie wiem jak to do końca działa, ale dobra. Dobra. Aha. Nawet nie rozumiem o co chodzi, ale niech będzie. Mniejsza z tym, po prostu są tu jakieś rzeczy, oczywiście. Te. Może się tym nie przejmujmy póki co i... Okej. Jakieś ciekawe rzeczy. Okej. Jakieś fajne rzeczy. To właśnie jak już mówiłem, mamy piecyk, który daje nam 6, czy 7 w sumie na pierwszą rundę tej całej energii zagrywania kart. Fajna tutaj na każdej... Na początek każdej tury dodaj żądło do ręki, co jest zaklęcie za 0, które zadaje 10 pierwszemu przeciwnikowi i dobiera jedną więcej kart. No oczywiście, że wezmę to. I mroczna kuźnia, czyli ulepszenie bohatera, co tu mogę zrobić? 10 kolców, a tutaj... Aha. Okej. Nie rozumiem o co chodzi. A zawsze jak dostaję chyba obrażenia, to dostaję jeden ataku, jedno życia. Ciekawe, nie przeczę. I więcej dobieram. Ale no tutaj 10 kolców. 10 kolców, czyli 10 obrażeń dostają za każdym razem, kiedy zaatakują. Obie opcje są fajne, dobra. Biorę kolce. Biorę kolce, zobaczymy jak to będzie. W sumie nic zadać, nic ująć, po prostu musimy się teraz zająć już walką. Co tu mam tak właściwie? Okej. Nawet nie jestem pewien, co chodzi do końca, ale dobra. Dobra. Nawet nie jestem pewien naprawdę, o co chodzi, ale niech będzie. No i są jakieś tutaj inne rzeczy. Nawet nie jestem do końca pewien, o co chodzi. Ale dobra, są jacyś wrogowie, mogę ustawić tak, żeby dostać jednostkę. W zamian za to, że oni będą bili więcej od 4. Nie zrobię tego. Skupmy się w takim razie na tym wszystkim. I teraz tak, co my tu mamy? Oczywiście tak. 3 zdrowia straci. Więc dobra. On straci tylko 5, on nienaruszony. Teraz straci 10. Teraz jest martwy. I w takim wypadku w sumie 3 zdrowia, no i jego postawię tam wyżej, wiecie, na wszelki wypadek. No i koniec tury. O, nawet dobrze zrobiłem. Teraz co my tu mamy? Straczę 7, tamten zginie, ten przeżyje. Oboje zginą kosztem 7 zdrowia. Tym razem 6. Dobra, zostawię jego. Zrobię taki, no i 2 zdrowia. Ci w sumie wyjdę chyba na to samo. I udało się. Uwielbiam gierkę. Naprawdę uwielbiam gierki tego typu. Okej, co teraz? No, na pewno tak. I tak nic lepszego nie mogę zrobić, no co? Zostawię ich na te wszystkie piętra, niech sobie czekają. No,
I to tyle. Dosłownie naprawdę nie mam już co zrobić z nim wszystkimi. Aha. Trzy stingi. No, zużyję wszystko. Kosztem 8 życia udało się zwyciężyć. Mocne to. Muszę przyznać, naprawdę mocne. Dobra, to teraz bierzemy pieniążki. I tutaj co mamy? No, sting. Nie, takich rzeczy nie potrzebuję. Co to jest? A, zużywa się, ale daje jednemu sojusznikowi to, że atakuje szybciej. Przywróć 2 sojuszniczym jednostkom, zadaj 2 wrogom. Może być. A tutaj zadaj 5 pomijające... Jak to się nazywa? No, pomijające ten... pancerze? O tej wszystkim wrogom chyba 5. Obie opcje są fajne, ale niech będzie, że wezmę... A wezmę to. Bo jednak wydaje mi się być trochę bezpieczniejsze. I teraz najgorsze. Ulepszy magię, ulepszy jednostkę. W sumie, nie będę ukrywał, nie mamy żadnych ciekawych jednostek chyba. Może lepiej sprawdzę jeszcze w ogóle, jak wygląda talia, bo nie jestem pewien. Tak, nie mamy żadnej jednostki. Poza tymi podstawowymi, które chciałbym wyrzucić, więc idziemy tutaj. Zacznijmy oczywiście od magii. Minus 1 koszt wybranego czaru. 20 moc albo... O. Powiem szczerze, nic ciekawego, więc zobaczymy jeszcze raz. Aha. Okej. Znowu nie ma nic ciekawego, powiem wam szczerze. To wezmę w takim wypadku Tona. Na co? Nie, na co? Będzie takie po prostu krytyczne. No i więcej na razie nie chcę ruszać, wiecie. Głównie dlatego, że no, po prostu nie jest to moim zdaniem najlepsze. Teraz tak 5 na 30 z atakowaniem wszystkich. Albo on. Szczerze, on moim zdaniem będzie potężny. Tylko jeśli oczywiście się szybko go dobierze i będzie gdzieś stał bezpieczniej w ogóle. No, dobra. Nie wygląda to zbyt dobrze. Za pieniądze na każdym piętrze będą się pojawiały jednostki. Nie. Fajny. Naprawdę, nie będę ukrywał, fajny, ale... Nie. Dla pieniędzy nie ma co ryzykować. Dobra. O. Nie ukrywam. Kiepskie to jest. Kosztem 16 życia. Dobra. Na pewno to, żeby zmniejszyć jak najbardziej. I to. Teraz 6 życia tylko. Jeszcze na wszelki wypadek dostawię tutaj jednego stewarda. No i straciłem 6 życia. Aha, i kolejny. Oczywiście. Bo ja nie mogę mieć z tym wszystkim spokoju. I teraz 5 życia tylko. Dam radę stracić mniej, tak. Mogę stracić 1. I narzucę już to na niego. Bo on musi szykować na jakąś tam późniejszą rundę ewentualnie. Chociaż w sumie nie wiem, czy to był mądry, żeby go tutaj, wiecie, dorzucać. Bo w sumie pewnie wszystko rozegra się na tym polu. Dobra, mniejsza o to, tak. To rzucę po prostu, byleby to rzucić. Dorzucę tego, jak mi tam. Nawet niech będzie tutaj, koniec i lecimy po prostu. I jak wygląda sytuacja? Prawie by było, że wszyscy padną, ale na szczęście da się to zmienić bardzo łatwo. Jeśli wiecie, że wszyscy padną w kontekście, że moja drużyna padnie w kontekście. Niestety teraz on padnie, ale... No, mój główny przeżyje. Więc udało się. Jak nic, inwestycja w 10 kolców była chyba najlepszym, co mogłem zrobić.
O, zdecydowanie, bardzo przydatne. Co prawda, no, może nie najlepsze, ale... No, ja jestem zadowolony. To jest tak, co tu mamy? Trzy obrażenia przynieść na początek. To akurat mamy i tutaj coś takiego. A, co mnie wezmę w sumie. I znowu. Zdecydowanie. Takiego impa to ja z chęcią przyjmę. I tak, tutaj mamy... jednostkę, a tutaj... Możliwość duplikowania karty. Ulepszanie jednostek czy duplikowanie karty? Nie, ulepszanie jednostek. Natomiast akurat ulepszanie jednostek może być naprawdę cenne. Okej. Okay. A co to jest? Endless? Aha. Czyli jednostka wiecznie powraca, jak zginie. Dobra. Tak? A Endlessa zarzucę. Może was coś dziwić, ale jemu. Na front by tego rzucał, czy coś, nie wiem. Ale będę mógł łatwo dzięki temu bajerować sobie z tym wszystkim. Dobra. Mniejsza z tym, zobaczmy co tym razem jest. Ktoś, kogo trzeba będzie leczyć, żeby zdobywał kolce. Ciekawe. No i takie coś, wow, to będzie mocne, ale nie. Wezmę kolczastego. Nie jest to może najlepszy wybór, ale no. I co tym razem mamy tutaj za Evenyta? Kopi kartę pięciokrotnie. Wiecie co, to będzie największa głupota, którą zrobię, ale... Tak jak wcześniej mieliśmy tych naszych tamtych ściekłych, że tak nazwę, którzy mieli bić, zabić wszystko. Tak teraz mamy tego jednego. Dedalus? Oj. Nie. Czyli już teraz bossu. Niedobrze. No i jest muzyczka specyficzna. Mhm. I to jest tak, żeby to wygrać, trzeba będzie łatwo, znaczy nie łatwo, tylko bardzo dobrze podejść do tematu. Mam jeszcze dwa, więc tak. Nawet nie wiem, po co to zrobiłem w sumie. A, dobra. To tak. To tak, żeby już się leczył, wiecie, żeby się przykował później na starcie z nim. W sumie nie pamiętam, czy ostatnio on mnie pokonał, czy jak. Ale coś tam się stało. Dobra. Ustawił bombę. I co to jest? W sumie na razie nie muszę się chyba tym przejmować jakoś szczególnie. Chociaż... Tak, tak. I nie ma bomby. Co prawda wielkim kosztem, ale no... Okej, okay, u mnie się tutaj wzmacnia. Wiem, że jego też muszę, no ale spokojnie, damy radę jakoś. Mnie najważniejsze będzie to, żeby jak najwięcej ich wzmacniać i rzucać, wiecie, żeby wzmacniali się równomiernie. Dobra, teraz nie jest koniecznie dobrze. Co to oznacza? Okej. Okay. Jest w porządku. To trzeba zarzucić. W sumie czemu nie, i tak lepszej okazji pewnie nie będzie. No to oczywiste było akurat dla mnie i teraz tak. Nie mogę za dużo zrobić, więc jego tutaj. I na tym kończymy rundę. No niestety ominęło was rozdanie obrażeń przez to, że musiałem szybko zapauzować nagranie i w ogóle. Ale no, mniejsza z tym. Skupmy się teraz na tym, co jest najważniejsze. Czyli tak. Niestety mamy tu bombę. A to oznacza tylko tyle, że trzeba zrobić kolec i to. I teraz tak, ja mam tylko dwa energii. Skąd on ma 4 ataku? Okej, naprawdę czegoś chyba nie rozumiem. Czemu ona ma 4 ataku? Ja mu to dodaję jej. Dobra, nawet nie wiem, co to jest. A, zgadza się. A, on dodaje temu, który ma... najmniej życia, okej. Okay. Dobra. Wiem, że to był błąd, ale zrobiłem taki, niech już będzie. Dobra. No dawaj i tak, idź to dalej. Dla mnie to żaden problem. Na to się szykowałem.
Dobra, tutaj się nie zmieści. Ale tutaj mogę postawić na wszelki wypadek. Teraz tak. Kolejny. Trzeba zniszczyć bombę, to też nie będzie raczej wielkim problemem. Nie wiem, czy on ma dostać jedno obrażenie. A, dobra, Timpa. Dobra. Nie, jakoś sobie poradzimy. Co prawda przydałoby się więcej źródeł leczenia, ale no. Ładnie, że przynajmniej jakkolwiek sobie radzimy. Ostateczna fala? Czyli, że co? O! Okej. Czyli, że teraz walczymy z nim. Już. Ale z tego co widzę, co nawet nie wyjdzie poza pierwsze piętro, więc dobrze. Okej. Nie wyjdzie poza piętro, więc jest naprawdę bardzo dobrze. No nieźle. Ginął co prawda mój champion, ale... Wiecie co mi tam, champion czy coś? Udało się, tak czy siak, więc jest... No super. I teraz co tu mamy? Okej, zużyj, podwój ilość tej całej. Dobra, to nieważne. To mamy to. Zdecydowanie to jest super. Jakaś fajna jednostka. Okej. Nieźle, nieźle. Może coś takiego się przyda nawet. Plus jeden do żar natury i bonusy. Jedna karta więcej, jeden więcej pobim jeszcze. Nie, oczywiście, że biorę coś, co daje mi więcej. Jak to się nazywa? No miejsc, znaczy ten, no to, że więcej dostaję tego na rundę. I to, co tu mamy? Usuń dwie karty i jednostka. Artefakt i ulepszenie bohatera zawsze, tutaj na prawej trochę z zaklęciami. Ciężki wybór. Mógłbym usunąć consume z tego super zaklęcia, które mamy, o ile się trafi, ale nie, muszę trochę poczyścić. Do dwóch kart. Jakby to miało być ciężkie do zdecydowania. Oni i tak już nie są potrzebni. Teraz tak, artefakty jakieś fajne. Aha. Dobra, lepsza regeneracja zdrowia to niech będzie. Jakaś dobra jednostka się tu trafiła. Kolejny taki. A czemu nie? Na wyższych piętrach mógł się przydać. I teraz zobaczymy co z bohaterem. Jeszcze więcej kolosów. Albo łącznie nie tamtego efektu. Tylko to ma z mi dostanie obrażenia? Nie, dobra. Życia będzie miał tyle samo, więcej dobierania i to, żeby gdzieś trochę tam ulepszało. Albo 20 kolców, do 20 kolców. Nic dodać, nic ująć. I trzeba zobaczyć co dalej. O. Nawet nie wiem o co chodzi. Ale okej. Za monety nawet nie ma co próbować. Dobra. Nieważne co to jest, nie biorę challenge'a, idziemy i tyle. Co tu ma? Okej. Nawet nie wiem do końca co chodzi, ale okej. Więc tak. Widzę, że on w ogóle nie robi, tylko będzie blokował. O. No niedobrze. Nie ukrywam, bardzo nawet niedobrze. Muszę to użyć. No nie chciałbym, wiecie, ale no zostałem przymuszony do tego po części, żeby to zrobić. Ja gościu jeszcze przeżyję. Super. No dobra. Ale jeśli przeżyję, to mam kogokolwiek przygotowanego na powitanie. I teraz tak. Ile tu mam miejsc? Ty, kolego, zostaniesz tutaj. No a ty oczywiście, tak. I jako, że już mam taką wspaniałą sytuację, to go usuniemy w ten sposób, a tutaj tak. Leczenie. I tu tyle. Jeden tam się dostanie na wyższe piętro, ale... No nie, żeby coś mi tu... Na razie mało interesuje, niech sobie tam włażą. Ważne, że po prostu tutaj się szykujemy naprawdę potężnie. Okej. Dalej miałby przeżyć. O, nie, takie warunki tutaj nie pozwalam.
I teraz tak, mam jeszcze 4. Więc dobra. Na wszelki wypadek jedno tutaj. Co niech będzie tak. Co dostajemy? Ło. Ideolo. Nie ukrywam, trochę się mi to zaskoczyło, ale Ideolo, on po prostu, jeśli by miał być problem, to gdzie tam stał i walczył do ostatniej kropli krwi, czy co to tam płynie w roślinach. Zaraz się zobaczy oczywiście. A póki co tak. Po prostu walczmy. Miejmy nadzieję, że jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy. Ten oczywiście bezproblemowo tylko 5 wpadnie w tamtego, czyli tak, tutaj. I dobra. To można rzucić na niego. Na niego. Niestety przeżyję. Nie wyliczyłem tego, mój błąd. I w sumie nie mam już co robić. Zdecydowanie muszę zainwestować w większą ilość tych wszystkich, jak to się nazywa, no. No brakuje mi słów. No ale ogólnie większym ilość zaklęć leczniczych, czy w ogóle zaklęć, jako tako. Jest nawet bardziej potrzebne niż, powiedzmy, te wszystkie jednostki, które posiadam, czy coś. Dobra. A, czyli pod koniec każdej rundy dostaje ten pancerz. Nieźle. Takiego postawić na górę i on sam się przygotuje w sumie do tego, żeby, no... No jak to się nazywa, żeby... Mógł być ścianą, której nic nie ruszy. Okej, okay, co tak w takim razie? Pozbędę się chociaż jednego z nich, zanim cokolwiek, tak. I w sumie wygrana. Nawet nie przejdą przez piętro pierwsze. Nic mi nie padnie, co najlepsze. Ta 20 kolców zdecydowanie super, ale... Gdyby to było możliwe, chciałbym zdobyć jakiś lepszy efekt niż tylko kolce. Oczywiście, no nie widzę, żeby to się udało. Żeby to miało prawo bytu, niestety. 4 kolce i tyle. Takie coś, nawet nie wiem do końca jak to nazwać, ale plus jeden do obierania, okej. Okay. Skip. Nie potrzebuję takich kart. Rage 3. Nie. Zadaj 5 obrażeń, dodaj 20 pancerza, super. Tylko za 2, ale okej. Okay. A niech będzie to. 5 obrażeń przy swojego kosztem 20 pancerza, co jest nic. Okej, okay, to są artefakty, złoto i coś takiego, tutaj ulepszenie zaklęć, kolejny artefakt i jaskinia, no. No myślę, że nic z tego nie jest jakieś super potężne, ale wezmę to, zawsze trochę podratuję. Oczywiście teraz Evenyt. Zobaczymy, co to będzie. Okej. Czy to są jakieś cmentarze pociągów? Ciekawe. Nie. Nie, to na pewno nie. No, szczerze powiem, ciekawe, ale... Nie widzę, żeby to było nic takiego super potężnego. Ewentualnie to wezmę niby za 6 życia, ale... Powiem szczerze, co tam jest jeszcze opłacalne, bo w ten sposób, jeśli coś dojdzie do mojego tego głównego, co i tak będzie łatwo ginęło. No, to teraz zobaczymy, co mamy. Minus 1 kosztu. Kiedy zagrasz kartę, jest ona kładzona z powrotem na górę twojego stosu kart, okej. Wiecie co, nie będzie to może jakoś szczególnie mądre? Ale zrobimy coś takiego. A, gdzie to jest? No, darmowe uzdrowienie co rundę. Naprawdę może wydać wam się to dziwne, przy okazji jeszcze przemieszamy, zobaczymy, czy jest fajnego. Dobra. Teraz wam powiem tyle, to już nie jest dziwne. Po prostu mamy... A, to ma tylko 2 miejsca.
Szkoda. Szkoda, że nie pomyślałem o tym wcześniej. W takim razie zrobię jeszcze potężne, darmowe uzdrowienie. Które rzadko będzie przychodziło, ale jak już przyjdzie, to będzie super. Więc mam... Super, pies mi zaczyna stukać w podłogę. Ale okej, przynajmniej mamy potężne jakieś tam rzeczy. I wiecie co? Powiem szczerze, mógłbym jeszcze grać i grać, gadać i w ogóle, ale mamy już tam 20 parę minut odcinka i tak. No dzień ciężki, dużo mam jeszcze przed sobą, więc pozwólcie, że na tym zakończymy. W następnym odcinku, o ile on się pokaże, będziemy walczyć z nimi. Może jeszcze jakieś inne challenge czy coś, wiecie, wyzwołamy. A póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.